Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie? Ale siara! Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastik, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. Podopieczni Domu Dziennej Opieki działającego przy DPS Kalina powitali ekipę telewizyjną uśmiechem i zapachem ciasta. Dostojni seniorzy doskonale się tutaj czują i bardzo chętnie przybywają na codzienne zajęcia. 92-letnia pani Zofia niebawem będzie świętowała drugą rocznicę korzystania usług z tej placówki. Po prostu siły nabieramy, bo jeżdżę, dobrze by było, żeby przyjeżdżali, ale nie mogą, więc autobusem dojechać. No także naprawdę wspaniale tu mamy wychowawczynie, to opiekunki, ale ja nazywam wychowawczynie, bo naprawdę dużo się uczymy przy nich. Także no, obsługa jest wspaniała. W dzisiejszych pełnych pędu czasach należy ta opieka nad seniorami, nawet w wielopokoleniowych domach, przysparza rodzinom sporych kłopotów. Seniorzy podczas nieobecności domowników czują się osamotnieni, tracą wigor, ograniczają swoją aktywność. W domu, pani redaktor, to bardzo źle się czuje, smutno, te dni się ciągną, że trudno przeżyć, a tu parę godzin przebywa człowiek wesoły, zadowolony i wraca do domu. I w domu się czuje w ten czas lepiej, tych parę godzin już przed wieczór. W Domu Dziennej Opieki seniorzy cieszą się swoim towarzystwem, możliwością kontaktu z ludźmi, ale też odkrywają nierzadko swoje talenty lub wracają do ulubionych zajęć z czasów, gdy byli aktywni zawodowo i na co dzień troszczyli się o własne domy i rodziny. Pan Lech jest zapalonym majsterkowiczem. Tu wszystkiego jest do roboty, wszystkiego. Można wybrać sobie to, co życzy, to może wziąć i robić. A skąd w panu zamiłowanie właśnie do takich zajęć? Ja kiedyś jeszcze w młodych latach to lubiłem pomajsterkować sobie wszystko i na budowach lubiłem popracować. I gdzie się dało tam i tak zostało to. Podopieczni podkreślają, że uczestnictwo w zajęciach bardzo wiele zmieniło w ich życiu. Przede wszystkim wskazują na wzrost motywacji i to w każdym aspekcie codziennego życia. W domu, tak to w domu siedziało się, to mogę być i nieuwolony, nieumyty, to nikomu nie przychodzi. A tu jak się idzie, to trzeba ogolić się, umyć się, ubrać się jakoś, no, żeby tak, bo tu same panie są, to trzeba z nimi rozmawiać. Lubi pan tutaj przychodzić? Bardzo. A dlaczego? No bo tu bardzo miło jest. Te nasze wychowawczynie, jak ja nazywam, opiekunki nasze, są wspaniałe. Co poprosisz, jest zrobione. Wszystko pomogło we wszystkim. Naprawdę to jest coś wspaniałego. I to ktoś, kto to wymyślił, bo ten dom opieki, to powinien dostać nagrodę Nobla 5 razy. To jest coś wspaniałego. Seniorzy korzystają w Domu Dziennej Opieki z 2 posiłków. Kadra organizuje im przeróżne zajęcia, począwszy od drobnych ręcznych robótek, przez majsterkowanie, po art-terapię i zajęcia rehabilitacyjne poprawiające ich sprawność fizyczną. Jedni malują, inni dziergają, wykonują drobne przedmioty przydatne w każdym domu. Ściany senioralnego przedszkola ledwie mieszczą dzieła podopiecznych. Każdy robi to, co potrafi, co może i co chce wykonać. Co chcemy, to robimy. I to wspaniałe jest. Nasze wychowawczynie nie narzucają nam, tylko kto chce. Warcaby gramy, krzyżówki rozwiązujemy, szyjemy, no rysujemy, wszystko robimy.
to jest coś wspaniałego, naprawdę. Człowiek chce, aż widzi wszystko. Nawet takie wykonanie jak tutaj herb, jak na tym obrazie, to jest tak. Święty Roch, jeszcze powiem, Święty Roch rozsypał groch, miesiąc wiedział, nie powiedział, słońce wstało, pozbierało. To właśnie jest na naszym herbie i Romuald, bo Święty Roch z taką laską czarną i pieska czarnego ma, a Romuald taki naprawdę i to u nas wisi, no to każdy wie, że to herb Suwałk. Podczas zajęć rehabilitacyjnych sala kinezoterapii również wypełnia się śmiechem i żartami seniorów. I naprawdę, nawet teraz, jesienią, daleko im do obniżeń nastrojów czy poczucia osamotnienia.